Wracamy do klikowiska! Syberia! Syberia, kontynuacja. Jesteśmy w fabryce i nie wiemy, co dalej, nie? Uruchomiliśmy ją, ale nie wiemy, jak uruchomić to, więc co? Konkluzja jest taka, że wychodzimy stąd. Nie mam pojęcia, stary. Nie mam pojęcia. Chodźmy może zobaczyć, czy rzeczywiście do tej ciufci się da odłożyć. Dobra. To... Dobra, wychodzę. To działa teraz. Ej, ale co to robi? Nie wiem, to jest napędzane wodą, chyba. Ty, czekaj, czekaj. Chodźmy może gdzie ten... Na tym tarasie, gdzie... No, gdzie piecek wysłaliśmy. Dobra, dobra. Nie muszę znowu tego robić. Okej. Okay. Well, shit. Nadal w sumie nie mamy pojęcia, do czego to służyło. No właśnie. O, CP? Yes? Masz jakieś sugestie? A pociąg, tak jak mówiłem, 3 razy. Gdzie to było, tutaj? Albo tu, albo to ostatnie, nie pamiętam. Tutaj był chyba labirynt? Nie, a jest. Nie, okej, okay, normalnie. Ciopong. Okej. Okay. Spróbuj wejść do niego, zobaczymy, co tam wszystko dzieje. A do tego drewnianego główienka nie da się wejść? Jest drzwi są po lewej. No są, o, spróbujemy, no. Tylko najpierw zobaczmy ten pociąg cały. Mm-hmm. Gość też się nie odzywa do nas, który gliżdże. Pan woźny. O, tu na środku, ty. Ty możesz... To jest jakby coś, nie? Lalkę tam włóż. Na to. O! A mamuta tam obok, kurde. Okej. No po co my to robimy? Podoba mi się, że ona to wszystko z zapazuchy wyciąga. No nie? No i co teraz? A to co to? Może obejrzę jeszcze raz jeden z cylindrów. Chyba brakuje nam jednego. Albo nie? Zaraz, to jest ta kasenka z tym wypadkiem, nie? Po prostu. To ja możemy oglądać te cylindry i tyle. Chyba tak. A ten pierwszy? Pierwszy jest z muzyką. Co było na tym pierwszy? A spróbuj. Ty, co ona robi? Oh, what the fuck? Aha, a ten? Interesting. To jest kascenka w ogóle. Nie mogę się ruszyć. Op. I też go odłożę na miejsce. Okej, okay, to robimy... było dziwne. Może więcej jest tych cylindrów i musimy je wszystkie, wiesz, ale gara, tutaj można wejść. A nie, już tam byliśmy, nie? Byliśmy? Byliśmy. Chyba. Nie, no byliśmy tutaj, na stówę. A może teraz drzwi się jakieś? Nie. Też nie. Na czacie ludzie mówią, że jakąś interakcję przegapiliśmy obok pokoju Anny.
jakieś schody. Gdzie był pokój Anny? Właśnie. To był ten w fabryce? Raz, spróbujmy jeszcze ten kiosk odwiedzić, a później szukamy tego pomieszczenia. Yes. No jednak. Nie ma potrzeby tam iść. Co nie ma potrzeby, a skąd wiesz? Fora, idziemy stąd. Wrócimy tu później. Jak nie będziemy mieli pojęcia, okay, co dalej. No, gdzie był pokój Anny? Ten w fabryce? Czy gdzie? Czy ten na strychu? Może? Będą trafimy. Tutaj, nie? Jest tam się... labirynt. Zobaczmy, tak, czy tam... coś tam jest. Ty, może teraz do środka wejdziemy. Właśnie. Może to się uruchomiło? Mhm. I da się wejść do środka? Faro? Come on. Dammit. Drzwi są zamknięte, ale muszę się wam jakoś dostać. Wszystkie przedmioty jakby zużyliśmy. No. Chodźmy z panią ogrodniczką porozmawiać jeszcze raz. Grę masz chyba rozjaśnioną, by the way. Czy nie? Nie. Nie została ci gamma po Daisy? Nie, nie, bo to jest kompletnie... A, no tak. Inny ten... Tutaj coś jest, zobacz. A, nie, to będzie zamknięte. Nie mam żadnych kluczy ani nic w tym stylu. Sprawdzaliśmy to? Drzwi są zamknięte. Tak, sprawdzaliśmy. Nie, sprawdzamy na górę jeszcze raz? Jak chcesz. Musimy coś znaleźć, jakiś punkt zaczepienia, nie? Na razie nie wiem, co dalej. Nie mam pojęcia. Nie ma żadnego quest loga. Mamy Oscara znaleźć. Ty. Tutaj można było pójść. What the fuck? I można tutaj... Pamiętnik. Ale nie mamy... O nie, tylko nie to... What? Tyle stron? Wczoraj się coś strasznego, nie wiem od kogo, do kogo się zwrócić, z kim porozmawiać, więc zdecydowałem się o tym napisać. Jesteś teraz mój... pamiętniku, jedynym zaufanym strażnikiem moich sekretnych myśli. Hans leży w pokoju obok, walcząc o życie, a ja się boję. Co za niesprawiedliwość. Najpierw mama, potem Hans, proszę. Panie, nie zabieraj mi brata. Okay. Hans... Mam pomysł. No. Jedna strona ty, jedna ja. Teraz ty. O, proszę. Jebole. Hans zmusił mnie, bym zachowała to w sekrecie, ale Co? Ale brzemię, którym mnie obarczył, jest zbyt przytłaczające. Wiem, że tobie, mój pamiętniku, mogę o tym powiedzieć. W górach odkryliśmy jaskinię, wspaniałą jaskinię z prehistorycznymi malowidłami na ścianach. Wiem tylko tyle, że mogli je namalować prehistoryczni ludzie, ponieważ były tam wizerunki mamutów, które też są prehistorycznymi stworzeniami. Nienawidzę mamutów. To wszystko... przez nie i tę głupią, prehistoryczną zabawkę. Hansie, dlaczego? Dlaczego chciałeś ją wziąć? Dlaczego pozwoliłam ci wspiąć się tak wysoko? To przeze mnie jesteś teraz w śpiączce. Jeżeli umrzesz, braciszku, ty nigdy sobie tego nie wybaczę. Hans jest wciąż nieprzytomny, ojciec nie może spać, a Gertruda cały czas płacze. Na dworze jest gorąco i duszno, a w domu zimno i parno. Ale nadal mam nadzieję. Znam mojego brata. Wiem, że jest silny. On wytrzyma. Nigdy się nie podda. Bez przerwy myślę tylko o Hansie. Podczas snu widzę, jak spada i spada i spada. Widzę, jak uderza głową o skałę, a jego blada twarz zamiera. Odnalazłem odosobnienie na strychu. To jedyne miejsce, gdzie mogę uwolnić moje wspomnienia.
Minęło 5 dni od wypadku, a Hans nie otworzył jeszcze oczu. Nie mogę znieść tego widoku. Jestem bezsilna i taka sama? Chciałabym objąć ojca, ale nie odważę się. Jest taki obojętny. Och, Hansie, nie zostawiaj mnie tu samej. Stało się. Hans powrócił do życia. Otworzył oczy i wyszeptał moje imię. Moje imię, rozumiesz? Najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Chcę wyjść i śpiewać, pokazać światu, jak bardzo się cieszę. Dzięki, o Boże, dziękuję. Ile on był? Tydzień w śpiączce? Jakie wspaniałe i piękne jest życie. Gertruda i ja cały czas się śmiejemy. A Hans nawet dziś coś zjadł. Wiedziałem, że jest silny, mój mały braciszek. Dziś nawet ojciec się do mnie uśmiechnął, gdy mówił dzień dobry. Nie wiem, co tak naprawdę robię. Jestem pochłonięta tylko Hansem. Mam zaledwie 5 minut, by wejść na strych i napisać tych kilka słów. Okej. Okay. To bardzo ciekawe. Niezależnie, czy Hans jest głodny, spragniony lub czegoś chce, zawsze powtarza moje imię. Nie może znieść, że opuszczam go nawet na chwilę. Gertruda uważa, że powinnam przenieść swoje łóżko do jego pokoju, by mógł lepiej spać. Mam nadzieję, że ojciec się zgodzi. Przepraszam. Dzisiaj po raz pierwszy Hans wyszedł z domu. Poszliśmy na spacer do ogrodu, ale Hans jest nadal bardzo osłabiony. Doktor mówi, żebyśmy byli cierpliwi i nie pospieszali go. Ale to niełatwe. Chciałbym, żeby już było tak jak dawniej. Już od miesiąca Hans nie jest w śpiączce. Nadal niewiele mówi. Siedzi, nieruchomy przez długie godziny z szeroko otwartymi oczami. Jakby zgubił się we własnych myślach. Często wołam go po kilka razy, zanim zareaguje. Potem się uśmiecha, a to jest tak dla mnie najbardziej magiczna chwila i jestem taka szczęśliwa. Musiałem z nim porozmawiać. Kurde, nie widzę tego. Było mi zbyt ciężko. Spytałem Hansa o wypadek w jaskini, by dowiedzieć się, co pamięta. Wspomniał tylko jedno słowo. Mamut. Gdy to mówił, jego oczy tak dziwnie zapłonęły, że się przestraszyłam. Okej. Okay. Wow, była duża przerwa. To był 22 czerwca, a następny wpis jest 15 września. Dziś wracam do szkoły i po raz pierwszy w życiu bardzo się boję. Bałem się zostawić Hansa samego. Mimo uprzejmości i uwagi Gertrudy, odnoszę wrażenie, że Hans jest przy mnie spokojniejszy. 20 października, miesiąc później. Wczoraj wieczorem, gdy odrabiałam pracę domową, Hans podszedł do mnie tak cicho, że aż podskoczyłam. Wziął ołówek i kartkę papieru i zaczął rysować. Okej. Okay. Zaczął rysować, a gdzie jest kropka? Po raz pierwszy od wypadku zrobił coś innego od śnienia na jawie. 28 października. Hans żyje. Co? To jest napisane? Żyje? Rysuje. Prawie. Co? Co to jest? Co to jest? Obsesyjnie. Hans rysuje prawie obsesyjnie. Przez całe dnie robi tylko to. To chyba denerwuje ojca. Nikt inny tego nie rozumie. Ale ja widzę, że Hans próbuje narysować mamuty. Dziś są moje urodziny i Gertruda opiekła strudel jabłkowy? Mój ulubiony. Ale ojciec nie wrócił do domu na obiad, a Hans nie chciał wyjść z pokoju. Najlepszym prezentem, jaki mogłabym otrzymać, to powrót Hansa do zdrowia. 25 grudnia. Pada śnieg. Jest tak pięknie. Przyszedł 10 stycznia. Przyszedł lekarz, by zbadać Hansa. Jest zadowolony, że mój braciszek uzyskał pełnię władz umysłowych. Prawdziwy cud, ale nie rozumiem, dlaczego Hans się prawie nie odzywa. Dlaczego nie jest energiczny, tak jak kiedyś. Dziś są urodziny Hansa. Kończy 11 lat. Odnoszę wrażenie, że tak naprawdę stracił 5 lat życia, niż zyskał 1 rok. Okej. Okay. Okay, 24 luty, 31. Właśnie wyszedł lekarz. Widziałem, jak szepce coś ojcu. Ich poważne miny bardzo mnie zmartwiły. Co mogą przede mną ukrywać? Jestem już dorosła. Gdy ma się 15 lat, to wszystko się rozumie. Boję się zapytać ojca, co się dzieje. 15 marca. Wydaje mi się, że zachowanie Hansa nie jest normalne. Szok po upadku i śpiączka miały znacznie gorzej wpłynąć na niego, niż z początku myśleliśmy. Hansie, mój kochany bracie, co się z tobą dzieje? 4 kwietnia, 31. Odkryłam prawdę. Hans jest opóźniony fizycznie i umysłowo. Podsłuchałam rozmowę ojca,
Gertrudy i lekarza. Gertruda zalała się łzami, a ojciec wyszeptał: nieco rozwinięty. Jak mógł coś takiego powiedzieć? 13 kwietnia. Jest Wielkanoc i mamy przerwę w szkole. Czekaj. Ja tu zaraz... A nie, chcę mi się sprawdzić. Ale czekaj, ja to muszę wygooglać, bo jestem ciekaw. 13 kwietnia 1931. Czy to jest niedziela? Nie mam pojęcia. April. Ja muszę to sprawdzić, wybaczcie. Jestem ciekaw. To jest który? 13 kwietnia. 31, no. To jest poniedziałek. Mają wolny poniedziałek? To jest poniedziałek, jaka Wielkanoc? Jest Wielkanoc i mamy przerwę w szkole, więc mogę spędzać z Hansem całe dnie i chronić go przed tymi, przed złymi nastrojami ojca, który nie może zaakceptować faktu, że Hans, jego jedyny syn, będzie w tym stanie na zawsze. Ciężko to zaakceptować, ale to nie Hans zawinił. Może ja, ale nie on. Nie wiem, co zrobić, by ojciec to zrozumiał. Wydaje się nienawidzić Hansa. To straszne. Czuję się taka bezradna. 14 maja 31. Rok minął zaledwie tak... Co? Rok. Minął zaledwie rok, a wydaje się, że to cała wieczność. Sytuacja wcale się nie poprawia. Dotyczy to zarówno zdrowia psychicznego Hansa, jak i stosunku ojca do niego. Okej, 30 maja. Niesamowite, ojciec zdecydował się zabrać Hansa na nowe testy do Paryża chyba. Mówi, że tylko we francuskiej stolicy są kompetentni lekarze. Musimy przygotować Hansa na wielką wyprawę. 6 czerwca. Żadnych wieści od ojca i Hansa, ale cały czas żyję nadzieją. Jestem pewna, że zaopiekują się tam moim braciszkiem tak jak trzeba. O, wrócili. Hans padł mi w ramiona i rozpłakał się. Długo nie mogłam go uspokoić i sprawić, by zasnął. Ojciec znalazł milczący, tak jak przed wyjazdem. Francuscy lekarze potwierdzili diagnozę. Hans będzie opóźniony fizycznie i umysłowo. Jestem zszokowana. 28 sierpnia, a pełnia lata. Nie jest tak dusznie jak w ubiegłym roku. Słońce opaliło policzki Hansa. Kiedy na niego patrzę, trudno mi wyobrazić sobie, że się już nigdy nie zmieni. 16 listopada. Ojciec nadal się nie odzywa i cały czas siedzi zamknięty w biurze fabryce. Boże Narodzenie. Gertruda mówi, że miłość i wiara zwycięża każdą naukę. Wątpię. Boże, pomóż. 12 stycznia, 32. Dziś znowu... Rano ojciec zabrał Hansa do fabryki. Hans bał się, więc poszłam razem z nimi. Na szczęście ojciec nie sprzeciwił się. Nie rozumiem, dlaczego nalegał, by zabrać tam Hansa. 13 stycznia, 32. Dziś rano ojciec poszedł z Hansem do fabryki, chyba chce przekonać go, że może się do czegoś przydać. To jego sposób na zmaganie się z przeznaczeniem. Okej. Już od miesiąca co rano Hans chodzi z ojcem do pracy w fabryce. Nie wiem, co tam robi, ale chyba mu się tam podoba. Czuję, że zachowanie mojego brata znacznie się zmieniło. Jest mniej marudny. 14 kwietnia, to był luty wcześniej. Chyba się rozpłaczę. Hans zrobił dla mnie prezent. Małego mamuta robota, który podnosi i opuszcza trąbę. Gdy ojciec to zobaczył z uznaniem pokiwał głową. 20 maja. Gertruda i ojciec mają teraz własne mamuty roboty. Są one nawet doskonalsze. Mój mały brat nie jest wcale taki niedorozwinięty. 15 października 32. Mamuty Hansa potrafią już chodzić, podnosić trąby i wąchać, machać ogonami. Okej, to niesamowite. 22 grudnia 32. Dziś rano spotkałem szefa warsztatu w fabryce, pana... Co tam jest? Gripsa? Mówi, że Hans jak na... 12-letniego chłopca jest bardzo utalentowany. Szkoda tylko, że robi wyłącznie słonie. Co za kwiatek? Czacie, proszę mi to zaraz wydedukować. 11 lutego. Grips. Ojciec, daleko jeszcze do końca? Już to ostatnia strona jest. Okej, tak myślałem. Ojciec i Hans przeprowadzili
wczoraj długą dyskusję. Powinnam raczej powiedzieć, że był to długi monolog ojca. Ponieważ Hans nie może pójść do szkoły jak inne dzieci, ojciec chce nagiąć... Co? Nająć go jako robotnika do fabryki. Ale Hans będzie musiał przestać robić swoje urządzenia. Hans milczał z półotwartymi ustami i patrzył się nieruchomo, co doprowadziło go do... Furii. Co doprowadziło ojca do furii. Jednak nie, nie ostatnio. W instytucji 33. Chciałem porozmawiać o tym z Hansem. Powiedziałem, by posłuchał ojca. To jest poznanie... Rzemiosła. Rzemiosła w fabryce to jedyna szansa dla niego, by zrobić w życiu coś konstruktywnego. Ma talent i lubi robić automaty. Wyglądał, jakby wcale mnie nie słuchał, ale wiem, że to przemyśli. I 20 lutego 33 nie chodzi o to, że Hans nie umie mówić. On raczej nie chce. Do komunikowania używa możliwie jak najmniej słów. Tylko ze mną porozumiewa się inaczej, ale nadal jest oszczędny w słowach. 15 maja. Niesamowite. Hansowi nie spodobał się sposób działania linii montażowej, więc zrobił całkowicie nowy projekt linii. Ojciec i pan Grips podeszli do tego bardzo poważnie. 10 lipca. Ojciec rozmawiał ze mną o mojej przyszłości po ukończeniu szkoły. Chce mnie wysłać na uniwersytet, ponieważ według niego jestem wyjątkowo inteligentna. Serce biło mi tak mocno. To prawda, marzę o studiach, ale nie wytrzymam bez Hansa. Ja pierdzielę. Okej. 2 września 33. Cóż za potworne lato. Jestem rozdarta pomiędzy pragnieniem studiowania a opuszczeniem brata. Rozmawiałem o tym z Hansem, ale nic mi nie powiedział. Tego samego wieczoru znalazłam zepsutego mojego małego? Mamuta. Mojego małego mamuta. Mojego małego mamuta. 9 października 33. Znów Hans dostał list... Nie, dostał... Histerii przy kolacji. Oj, okej. Okay. Ojciec powiedział, że wkrótce uruchomił linię montażową, którą zaprojektował, ale bez paru... Papug automatów? Okej, okay. Papug automatów, które miałby wykrzykiwać polecenia, gdyż uznał je za niepotrzebne. Hans był wściekły. Zrzucił zupę na podłogę i pobiegł do swojego pokoju. Co się z nim stanie, gdy wyjadę? Okej. Okay. 17 października. Pomimo skrupułów... Tak? Pomimo skrupułów wyjeżdżam. Hans nie odzywał się do mnie przez ponad tydzień. Ojciec nigdy by nie zrozumiał, gdy mu powiedziała, dlaczego chcę zostać. Jest mi tak ciężko. Boże Narodzenie. Dziwnie być znowu w domu. Nigdy wcześniej nie wyjeżdżałem na tak długo. Gdy byliśmy sami, Hans cały czas opowiadał. Słowa płynęły z jego ust. Tak bardzo się cieszyliśmy. Dał mi w prezencie przepiękną balerinę. Zamiast mamuta, powiedział. Byłam wzruszona i rozpłakałam się. Odległość nie osłabiła więzi, które nas łączyły. Koniec. 10 września 37. Dziwnie się czuję, pisząc znów pamiętnik. Na początku chciałem go pożyć, ale powstrzymałem się i poddałam pragnieniu pisania. Znów siedzę sama na strychu. Od 2 miesięcy jestem w domu. Spędziłam wspaniałe lata pełne radości. Bardzo zbliżyliśmy się z Hansem do siebie. Hans powrócił już do fabryki. Ojciec się postarzał, a artretyzm Gertrudy jest dla niej bardzo bolesny. Artretyzm. Okay. Ja chciałem powiedzieć autyzm. Nice. W sumie ostatnie 4 lata były dobre dla ojca i Hansa. Ich kontakty nie są już tak napięte, jednak nadal niewiele rozmawiałem ze sobą, ale łączy ich jedno. Fabryka. Zaczynam być trochę zazdrosna. To głupie. A 17 września. Hans wcale się nie zmienił. By pomóc Gertrudzie, zaprojektował dla niej w pełni zautomatyzowaną kuchnię, a Gertruda wciąż narzeka na drewniane lalki. Och, jak one mi się podobają. 37, 9 października. Poszłam zobaczyć ojca i Hansa przy pracy. Od lat nie byłam w fabryce. Tak bardzo się zmieniła. Byłam ciekawa, jak wygląda na wykonują zadania. Bardzo podobało mi się nowe... Bardzo podoba mi się nowe biuro ojca. Hans ma mały warsztat na pierwszym piętrze. Pełno w nim dziwnych rzeczy, niedokończonych robotów i projektów. Właśnie tak sobie to wyobrażałam. Fabryka działa pełną parą.
wciąż nadchodzą zamówienia na zabawki. Im bliżej świąt, tym jest ich więcej. Gdy powiedziałam na uczelni, że nazywam się Vorarlberg, ludzie pytali mnie, czy mam coś wspólnego z fabryką Vorarlberg w Valadilind. Teraz już wiem, że geniusz Hansa rozsławił fabrykę 2 listopada. Chciałam się na coś przydać, więc zaczęłam pomagać ojcu przy dokumentach. Najwspanialsze jest to, że po raz pierwszy w życiu nasza trójka tworzy prawdziwą rodzinę. O. 8 grudnia 37. Hans cały czas mnie zaskakuje. Jego zachowanie w domu różni się od tego w fabryce. W warsztacie jest poważny, skupiony, prawdziwy młodzieniec, który kontroluje wszystko, co się dzieje. Odnosi się wrażenie, że każda zabawka jest jego własnym dziełem. W domu zmienia się w dziecko. Czasami jest wredny, a innym razem wygłupia się i szaleje. Boże Narodzenie, najwspanialsze święta w moim życiu. Nie mogliśmy przestać chichotać się z Hansem, co? To jest napisane chichotać? Chichotać. Mhm. Gdy ojciec patrzył na nas z dezaprobatą. Wiedziałem, że tylko udawał. Nasze serca są przepełnione nadzieją. O. Wczoraj wieczorem Hans przyszedł do mnie do sypialni. Czułam się bardzo dziwnie, a zarazem umierałam z ciekawości. Mogłam się tego spodziewać. On chce odejść, zostawić Valadilind, dom i fabrykę. Chce podróżować bez celu i nie wiadomo jak długo. To cały on. Byłam zszokowana, więc powiedziałam, że jego plany są głupie. Bez słowa wyszedł ze spuszczoną głową. O. Jezus, ile tego jeszcze jest? 38 rok, 7 stycznia. Myślałem, że chcę wyjechać z powodu ojca. Właśnie nie. To przez mamuty. Chcę szukać śladów mamutów. The fuck? Myślałem, że minęła mu ta obsesja, ale znam go zbyt dobrze. Nie mogę powiedzieć, że to wszystko jest bez sensu. Nie warto. I tak nie posłucham. 10 stycznia. Wczoraj wieczorem zachowałem się jak samolub. Chciałem delikatnie spytać Hansa, czy jest pełen swojej decyzji. I tak znałem odpowiedź. Nic nie odwiedzie go od tego postanowienia. 19 stycznia. Mimo że się smucę, muszę pomóc Hansowi wypełnić jego przeznaczenie i ogłosić ojcu decyzję brata. Bałem się najgorszego. 24 stycznia. Było znacznie gorzej niż myślałam. Gniew ojca był przerażający. Zamknął Hansa w warsztacie i zabronił wszelkich wizyt z wyjątkiem Gertrudy, która ma przynosić mu jedzenie. Wow. 1 luty. Ojciec zdecydował, że Hans zostanie w zamknięciu do czasu, aż porzuci myśl o wyjeździe. Gertruda mówi, że Hans jest załamany, ale nie ugnie się. Zaraz oszaleją ze zmartwienia. Wow, ojciec psychol, kurde. Jesus. What the fuck? Okej. Okay. 6 luty 38. Gdy tylko Gertruda wraca z fabryki, biegnę do niej, by dowiedzieć się, co się dzieje z moim braciszkiem. Nie odzywa się, tylko bawi się różnymi częściami, opowiada i wzdycha. Próbowałam przekonać ojca, ale traciłam czas. 9 luty 38. Hans kończy dziś 18 lat i spędza swoją rodzinę w samotności. 20 luty 38. Gertruda przyniosła mi od Hansa w tajemnicy małego robota. To robot nas jako dzieci? Tak jest napisane? Mhm. Działa, gdy wsadzi się mały cylinder z dźwiękami. Przekręca kluczyk... Przekręcając kluczyk... Co to jest napisane? Drżałem z podniecenia. Wiadomość była prosta. Mówił mi, że mnie kocha bardzo, bardzo mocno. O. Dziś Gertruda dała mi inny cylinder. Hans jest naprawdę niesamowity. Znalazł sposób na potajemne komunikowanie się ze mną. Każdego dnia czekam na wiadomość o Hansa. Zdecydował się uciec. Przygotowuje plan. Tak jakby to była dla niego gra. 6 marca 38. Gertruda wróciła i nie mogła dojść do siebie. Hans zniknął. Ojciec nawet nie fatygował się do warsztatu, w którym zamknął syna, by sprawdzić, jak Hansowi udało się uciec. Spytał tylko... Spytał tylko co? Ponuro? Tak. Spojrzał tylko z ponuro na mnie, jakby chciał... Wiedział. Jakby wiedział, że uknęliśmy coś za jego plecami. 7 marca 38.
Dociera do mnie, że Hans odszedł. Tak bardzo za nim tęsknię. Panie! Proszę, chroń mojego braciszka i strzeż go, podczas gdy ja jestem tak daleko. 11 marca? Po odejściu Hansa, ojciec zamyka się co dzień i co noc w fabryce. Dom jest taki ponury. 12 marca. Dziś rano złapałam ojca na tym, jak przygotowywał trumnę. Serce mi zamarło. Co on planuje? Gdy spytałam, usłyszałam tylko ciszę. 13 marca. Za zasuniętymi stołami, tak? Pokoju, no, kreślarskim. Stołami w pokoju kreślarskim stoi trumna otoczona gromnicami. To pomieszczenie pośmiertne. 14 marca. To straszne. Właśnie zrozumiałem, co zamierza ojciec. Dziś rano przyszedł ksiądz, by pomodlić się nad trumną i w końcu dotarło do mnie. Ojciec jest w żałobie z powodu zgonu Hansa. Ojciec sprawił, że ksiądz uwierzył w śmierć Hansa. Jak mógł zrobić coś takiego? Okej. Okay. 16 marca 38. W samym szaleństwie, w swoim szaleństwie, ojciec staje się coraz bardziej zimny i wyrachowany. Skontaktował się ze stałym przyjacielem, ze starym przyjacielem, doktorem, nie wiem, z Humolem, który wypisał bez oglądania ciała zaświadczenie o zgonie Hansa. Nie chcę myśleć, co jeszcze jest w stanie uczynić. 17 marca. Pogrzeb Hansa odbędzie się w niedzielę. Ojciec zabraniał mi pójść. Niedobrze mi, gdy pomyślę o tej żałosnej maskaradzie. Lecz nie mogę zdradzić tego występku, gdyż wszyscy dowiedzą się o niezrównoważeniu emocjonalnym mojego ojca. Wstyd by go zabił. Tylko to jest pewne. 23 marca, muszę uciec i to bardzo daleko. 23 kwietnia, nie wyjadę. Idę. Długo o tym myślałam. Moje życie jest tu, obok ojca. On bardzo mnie teraz potrzebuje. Fabryka mnie potrzebuje, a ojciec nie jest w stanie jej dłużej prowadzić. Poza tym tylko wśród automatów Hansa mogę odnaleźć odrobinę spokoju. A skąd będę wiedziała, czy nie przesłał mi nowych nie przesłał mi nowych, skoro nie będzie mnie w domu. Nie wyjadę. Moim przeznaczeniem jest pozostać tu i czekać. Wow. Stary, zrobiliśmy to. Ja pierdzielę, ile tekstu. To będzie jeden odcinek na YouTubie z czytania. 10 minut czytaliśmy. A, nie tak, myślałem. Dla mnie też to była wieczność. Myślałem, że dłużej, no. Czy coś tu jeszcze jest? Po co nam kanał masz? To była tragedia. Żeby coś napisać pewnie. Zobacz tą szafę właśnie może. O, nie? Widzisz jakieś lupę? Nie. Zegar? Też nie. Mała szafka tak na prawo tutaj, nie? Nie. Nie. Cyf. Kałamarz, gdzie my widzieliśmy coś z kałamarzem? Widzieliśmy chyba u tego notariusza? Ty popatrz tutaj przy tym zegarku, jest coś jakby na tej skrzynce pod zegarkiem, jakby jakiś kształt. A jest. Ale nie możemy, jak to kliknę, to ona idzie po prostu na drugą stronę. Pewnie, okej. Dobra, wychodzimy stąd. Okej. I gdzie ty mówisz, że z tym kałamarzem trzeba iść? Nie mam pojęcia, ale może będziemy w stanie jakiś plan wydrukować, albo coś w tym stylu, żeby tam włożyć do tej maszyny? No. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że gdzieś na drodze tej głównej, tutaj, co może być? Okej. Nie mam pojęcia. No, ale plot może thickens. Może a co było tutaj jest właśnie? Tutaj, nie? Nie ma potrzeby tam iść. Okej. Do hotelu może? Czy wiem? Nie? Ja,
A może tego dziadka na tym, na ławeczce spytać? Nie ma potrzeby tam iść. Nie ma potrzeby tam iść. Podobno jeszcze jedno pomieszczenie w fabryce przekapiliśmy. Tylko, że cholera idzie. Zamknięte! Zamknięte, proszę przyjść jutro. Nie ma... Nie ma potrzeby tam iść. To było... Było inne ujęcie kamery, chyba sobie przypomniał. O, właśnie tutaj. Czekaj, drzwi są teraz otwarte? No są. Chciałem móc skipować te cutscenki, jak ono wchodzi. No nie. Pewnie jest możliwość. Okej, okay. Tutaj była jakaś taka... Ty! Może... no. Kartkę weź? Może? Nie da się. Yeah. Kartkę teraz weź? What the fuck? Ale potrzebujemy jakiegoś dokumentu. Dobra, ale... Weź może kartkę? Nie da się? Nie da się, no. Wiemy. Dobrze, tylko pieczątka. Czyli potrzebujemy czegoś kompletnie innego. Zapukaj tam do niego, do pokoju może, do jego biura? Spróbuję. Och nie! Zapomniał. Och, nie. Dobra, wróćmy do fabryki w takim razie. A czekaj, a weź tam, a jest taka budka na lewo, po lewej stronie, no? Da się coś tam zrobić? Nie, spróbujemy. Nie ma potrzeby tam iść. Ucha! Ucha! Dobra, to wróćmy się... Do fabryki. Fabryki. Ale... Ludzie zawsze twierdzą, że przegapiliśmy jakieś pomieszczenie, ale... Ja tam nie widziałem nic, tak naprawdę. Też, no. Może po prostu znają grę i spoilerują. Haru? Przy fontannie jest wajcha, coś mówi. Nice spoiler, bro! Ale przy której fontannie? Tu nie ma wajchy. Nie mam pojęcia. Gdzie był ten labirynt? Za tym budynkiem, tutaj nie? Tutaj jedno w górę. A tak, masz rację. The fuck? Musimy... Czegoś nam brakuje do tego pomieszczenia... Gdzie konstrukcja? No, do fabryki jednym słowem. Tylko, że co to jest? Nie wiem. Nie wiem, ta babcia w ogóle, nie, w sumie nie, bo ona znowu się rozgada w jakichś pierdołach. A zobaczmy centrum tego. Rzeczywiście tam była możliwość dojścia do centrum i my to zignorowaliśmy. Mhm. Więc może rzeczywiście coś tutaj jest, czego nie zauważyliśmy. Pytanie jest tylko, że niby co? Ta pani nadal nie ma połowy twarzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Po prostu dodali to tak, żeby sobie było? Nie, nic tu nie widzę. Tutaj wygląda jakby było przejście, nie? Ale... Mhm. Okej, then. Ty, ale nie mamy jakiegoś klucza właśnie? Tam było zamknięte jedno... No. Nic. Mamy pamiętnik Anny, list Anny z notariusza. Dzięki prasowe, spowiedź księdza, faksy 2 i broszurkę. Well. Może ta brama się otworzyła? Bez sensu, zamknięte. Okej. Okay. Nie wiem, starym. Ja próbuję nie patrzeć na czat, bo widzę, jak mi się podświetlają wiadomości na czerwono i pewnie ten, spoilerują. No. Może chodź do fabryki, bo mówili, że ominęliśmy ten pokój. Że wajcha koło fontanny też coś tam mówiłeś, ale ja tu nie widzę żadnej wajchy. Nie.
Ja mam wrażenie, że oni myślą, że my nie pociągnęliśmy tam, tutaj wajchy. Tak, tam nie ma fontanny. Wiem, ale tutaj ścieżka jest na górę i tu jest wajcha, my to pociągnęliśmy już. No tak, to zrobiliśmy na samym początku. O. No tego nie możemy już pociągnąć, nie? Próbowaliśmy zresztą. Nie muszę znać. Fabryka. Najgorsze jest to, że to nawet nie jest łamigłówka. No. A my nie wiemy, co robić. Po co? Co byśmy mogli podbić tam? Nie wiem, to jest pieczątka po prostu, nie wiem, to jest dziwne. Nie mamy niczego, co by nawet po części wymagało pieczątki. Może tam trzeba włożyć coś w rodzaju blueprintu? Że... Też myślałem właśnie, że mamy ten schemat pociągu wziąć, ale... Właśnie. Niekoniecznie pociągu, ale... Tu się da wejść! Oh my god! Patrz na to! Wow. Halo, mamy? Mamy to. Tak, słucham. Katie, co się z tobą dzieje, moja mała rzeczko? W końcu mamy. Próbuję się z tobą skontaktować od wielu godzin, kochanie. Jestem w Europie, mamo. Zawodowo. Co? W Europie? Mój Boże, och, ileż ja mam dobrych wspomnień z Europy. Niektóre nawet dotyczą twojego ojca, ale wystarczy już tego. Mów, gdzie jesteś, w Paryżu, Londynie, Wenecji? Valadilajny, tak wiem, to trochę na uboczu. A cóż ty tam porabiasz? No wiesz, interesy. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Oczywiście, twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. Czasami zachowujesz się tak, jak twój ojciec. Mamo! Katie, nie zgadniesz, kogo wczoraj spotkałam? Oh my god. Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Franka! Mamo, proszę, muszę... Franka Malkowicza, rosyjskiego solistę operowego. Możesz go nie pamiętać. Kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo, słuchaj. Naprawdę nie mam czasu. Oddzwonię do ciebie. Jest uroczy, jak dawniej. Byliśmy... Mamo, muszę już kończyć. Zadzwonię, obiecuję. Kocham. Katie! O mój Boże. Ej, patrz, jest ten cylinder, który tutaj przenieśliśmy. Jest. Dobra, stary, zaczyna się układać wreszcie. Co tu jest? Wózek widłowy, tylko że zamiast wideł jest robot. Wow. To jest ten materiał! Chyba. Może. Czy w 2002 roku mieli wózki widłowe? Nie, mieli... Wszystko było na parę. O, wow. I teraz... Co oni teraz będą z tym robić? Ty, może to jest coś w rodzaju, nie wiem, paliwa, zasilania. Teraz powinniśmy móc uruchomić fabrykę. Dobra, uspokój się, panie wózku widłowy. Wow. Okej. Okay. Tyle? Nie wiem, czekaj, sprawdzam. Mogę tu wejść? Tam jest jakieś pomieszczenie. O kurwa. Okej. Okay. What the fuck? To się rusza ten człowiek. Ty. Trzeba go skonstruować do końca. Może. A, to nie jest człowiek. Z lalka. znaczy automat. Ton. Automat. Nie ma nóż. Ty chyba, mi chcesz powiedzieć, Oscar. Że... Pamiętasz tego... Że... No? No? No mów, mów. Była mowa o jakimś Oscarze na początku gry, właściwie. Czy to znaczy, że Hans... O, doprawdy dziękuję. Jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy.
Zapomniano już chyba, jak uprawiać rzemiosło. Wygodne było miana sztuki. Tak, być może. Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate. Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ2000. Ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Wow. Co tam mówisz? Czy to znaczy, że Hans znalazł sposób na stworzenie idealnego AI? Rozumnego AI? Skynet! Właśnie, niby jakby rzeczy tego typu miałbym mieć możliwość mowy. What? No właśnie, nie wiem, ale kurczę, moja teoria, że Momo to Hans w ciele robota, no, nabiera teraz sensu. On może rzeczywiście przeniósł swoją świadomość do ciała Momo. Może. Bardzo prawdopodobne. Przedstawmy się. Czy zapamiętałeś moje imię i nazwisko? Oczywiście, Kate Walker. Miło cię poznać. Mnie ciebie też. Modelu XZ2000. Proszę, przyjaciele mówią mi Oskar. Moda na alfanumeryczne nazwy kodowe jest taka nudna. Spróbuj sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby ktoś zwracał się do ciebie po numerze paszportu. Raczej nie, panie Oskarze. Okej, misja? Nie wiesz, gdzie mogę znaleźć dokumenty fabryki? Nie mogę precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz w biurze Anny Vorarlberg nad halą maszynową. Kiedy będziesz już skończony i w pełni działający, to czy pomożesz mi dowiedzieć się czegoś o Hansie? Obawiam się, że nie, Kate Walker. Mam swoje obowiązki. Gdy tylko otrzymam nogi, muszę udać się do pociągu. Maszynista jest tam niezbędny. Hans? Czy znasz osobę o nazwisku Hans Vorarlberg? Oczywiście, to on mnie stworzył. Z przykrością stwierdzam, że jeszcze nie miałem zaszczytu poznać mojego stwórcy. Czy wiesz może, gdzie on teraz jest? Nie, Kate Walker, ale z pewnością w jego obecności doświadczyłbym ogromnej metafizycznej satysfakcji. Ona powiedziała Hans Vorarlberg, a nie Vorarlberg. Mówiłeś, że jesteś maszynistą pociągu. O jaki pociąg chodzi? Ależ Kate Walker, czy nie widziałaś jeszcze tego wspaniałego pociągu, który stoi na stacji? A dokąd jedzie ten pociąg, Oskarze? Pociąg jedzie daleko, doprawdy bardzo daleko. Daleko, kurde. Czy zabierasz pasażerów? Moim zadaniem jest prowadzenie pociągu oraz unikanie opóźnień. Maszynista szczyci się swą punktualnością. Zgodzę się jednak z tobą, Kate Walker, że pociąg bez pasażerów to właściwie żaden pociąg. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Więcej szczegółów udzieli ci Anna Vorarlberg. Automat? Jesteś bardzo dziwnym robotem. Wolę automatem, jeśli pozwolisz. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Automaty mają dodatkowe wspomaganie duszy, rozumiesz? Chyba tak. Wspomaganie duszy. Anna? Kiedy po raz ostatni widziałeś Annę Vorarlberg? Dokładnie 72 godziny, 32 minuty i 20 sekund temu. Jej nieobecność opóźnia mój proces produkcyjny. Anna Vorarlberg nie żyje, panie Oskarze. Co rozumiesz przez pojęcie nie żyje, Kate Walker? Zepsuta, dezaktywowana, zużyta, zniszczona, wyłączona. Och, to doprawdy przykre. Szkoda, liczyłem na ukończenie mojego procesu produkcyjnego. Okej. Produkcja. Czy mogę ci jakoś pomóc? Ależ oczywiście. Koniecznie muszę mieć nogi. Moje ręce to model XZ2003. Moje nogi to XZ2005B. Nie pomyl się, bo model XZ2005A miał kilka żałosnych wad i nie działał poprawnie. Coś w rodzaju błędów, bugów. Automaty nie mają błędów, Kate Walker. Po prostu przejawiają rozmaite fabryczne dysfunkcje motoryczne. Bugów. Przepraszam, nie wiedziałam. Co mam zrobić, by powstały twoje nogi? Do ich wykonania wykorzystaj linię montażową. Będzie ci potrzebna produkcyjna karta perforowana, na której zapisane są dane mojego projektu. Oto karta mojego modelu. O, amen. No dobrze, spróbuję. Dziękuję, Kate Walker. Wow, a my tego chcieliśmy szukać tak po prostu wszędzie. Wow, okej. Okay. Dobra, mamy kartę perforowaną. Musimy wybrać model.
X coś tam. Miło pamiętasz było cię te... poznać, Oskarze. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, numer? Tak, XZ2005B? B? Chyba. Może być problem. Okej. Dobra, mam kartę. Idziemy spróbować to wyprodukować. Fuck it. Zobaczymy, czy się uda. Co może źle pójść? Najwyżej mu damy dwie lewe stopy. No. Rakiet zapieprzaj. Go, 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 Kate. Go, Kate. Gotta go fast. Gotta go fast. Na górę, Kate, na górę. XZ2005B, XZ2005B. Chyba musimy czyli z tymi wajchami, nie? Będzie miał bugi najwyżej. Bugi. Okej, okay, ruszaj się, kobieto, no. Okej, okay, co tutaj? Więc tak, na pewno to, nie? Wow. Znowu. Okej, okay, sorry. Mamy. Okej. Okay. Cześć. A co to robi w sumie? Ups. A... Bango. Coś narobi. O nie. Coś kliknąłem, stary. O nie. Ale może dobrze, nie wiem. Jak to dobrze wyszło. Nogi. Dwie nogi. Tylko pytanie, jakiego modelu, nie? Wow. Musiałeś tykać to, co ja trzeba. Ja nie wiedziałem, że to się stanie. Nacisnąłem... Musiał tykać. Przycisk był, to nacisnąłem. Prosty chłopiec jestem, okej? Okay? Będą bugi. Będą bugi. Jestem ciekawy. Bugi bedo. Tak, okej, okay, please. Gdzie te nogi wypadły? Chyba dalej w tą stronę. O, są nogi. Czy to są dobre nogi? Wow. O, to się liczy. Możesz zobaczyć, co to jest za... w ekwipunku? Drewniane nogi. O, kurde. Dobra, czekaj, zobaczmy, czy mu się spodoba. Tędy, nie. Bam. Wow, że to przeoczyliśmy, to przejście tutaj, ja się nie dziwię w sumie. No jest tak schowane, perfidnie. O. Haru? Coś ty mi tu kurwa przyniosła? To nie te nogi, panie. Oto twoje nogi, Oskarze. Powinny pasować. Kate Walker, widzę, że udało ci się wyprodukować dwa modele XZ2005B. What the fuck? What the fuck? Okej. Znaczy, to było wiesz... Stary, on był też w trójce, teraz już wspomniałem. Pozwól, że wyrażę prawdziwe uczucie radości, Kate Walker. Dobrze z nimi wyglądasz. Wygodne? Bardzo. Jesteś bardzo miła, Kate Walker. Wybacz, ale muszę cię teraz opuścić. Dokąd idziesz? Muszę odnaleźć swój pociąg. Zbliża się czas odjazdu. Okej. Czy on powiedział, że zbliża się czas odjazdu? Nie, odjazdu. A, okej. To ma więcej sensu. Tak, czat mówi, że to był fart. A tak naprawdę to było w 100% wykalkulatorowane. Tak, wszystko było calculated. Wcale nie calculatorated. Chciałem sprawdzić, co się stanie, jak ci ze przycisk. Ej, to jakim cudem? To o co chodziło? Czemu służyły te w ogóle różowe wajchy obok?
Nie mam pojęcia w ogóle. No, catwalk. Okay. Ale mnie też mnie to bawi, że ona wszystko za tą pazuchę chowa. Nogi za pazuchą. What? A, nogi, no tak. Idziemy do pociągu. Ciopongu. Wydaje mi się, że ta pieczęć służy do podbicia biletu, tak by the way. No to nie było tu, nie? A, tam u... w no. biurze. No. Ale po co nam bilet? Do pociągu, stary! Czaisz, na pewno będziesz tutaj. Bilet? A gdzie jest bilet, pani Kate? Trzeba biletu? A, trzeba biletu. Okej. Okay. Buche. Hmm. 60 FPS. Bardzo duży peron jak na jeden, kurczę, ciopąg. I na taką małą ilość osób. No. Co, jedziemy? Haro! A Glade jest? Mam immunitet. Bileciki do kontroli. O, halo? To jest konduktor. Hej, Oskar! Cześć! Moje funkcje nie dopuszczają spoufalania cię, Kate Walker. Nawet mimo to, że jesteś moim pierwszym i jedynym pasażerem. Okay. Ja? Twoim pasażerem? Tak, ty, Kate Walker. Nie bez powodu to ty zakończyłaś mój proces produkcyjny, czyż nie? Skoro tak twierdzisz? Okej. Okay. Ciopong? Ciopong. Ten pociąg jest wspaniały. Będę podróżować jak księżniczka. Cieszę się, że ci się podoba, Kate Walker. Ten pociąg został zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów. Jest. Okej. Misja. Więc, Oskarze, podjęłam decyzję i chcę z tobą wybrać się w tę przejażdżkę. Jestem gotowa wyruszyć. Bilet, proszę. Jaki bilet? O co ci chodzi? Przepisy mówią wyraźnie, Kate Walker. Każdy pasażer tego pociągu musi posiadać ważny bilet. Dobrze, więc gdzie mogę nabyć ten bilet? Tylko bileter może wydawać bilety. Masz szczęście. Kasa biletowa jest teraz otwarta. Idź tam natychmiast. Wow, okej. Kasa biletowa? Czyli to jest ta płytka na zewnątrz, tak? Ten kiosk. Bilet, proszę. A bilecik gdzie? Jak to nie ma bileciku? Zapomniałem skasować, okej. A to będzie mandacik, kurde! Ej, kiedyś mnie tak złapali, jak ja stałem przy tym takim automacie do kupowania biletów w tym tramwaju. No. I nie zdążyłem kupić biletu, chcieli mi mandat dać. Nie ma potrzeby tam iść! Jak nie ma potrzeby?! A, on tutaj jest, okej, okay, dobra. Czy ja będę potrzebował pieniądze? Ależ przecież to ty! Czym mogę pani służyć? Wow. Ale Oskar, to ja, Kate Walker! Prawda, Walker. Nazywa się pani Kate Walker. Ten pociąg jest wspaniały. Cieszę się. Czym mogę pani służyć, Kate Walker? Poproszę bilet na pociąg. A co? Sprzedajesz coś jeszcze? Jedyną funkcją tej kasy biletowej jest sprzedaż biletów. Prosimy o pośpiech. Kasa zostanie zamknięta dokładnie za 3 minuty. Czym mogę służyć? Poproszę bilet. Jeden? Tak. Jeden bilet. Dokąd się pani udaje? A dokąd jedziesz? Nie wiem. To ty chciałeś, żebym miała bilet. W takim razie bilet na podróż. Okej. Okay. No, jaki bilet wielki. What the? Niniejszy bilet jest ważny dla jednej osoby i należy go przedstawić urzędnikowi kolei mechanicznej, gdy będzie to wymagane. Ty, ale to jest w jedną stronę. Odjazd z Valadilan. Oh shit. Autoryzacja pełnego i częściowego dostępu do majątku ruchomego i nieruchomego będącego częścią spuścizny dziedzictwa rodziny Varalbergów. Opis przymiotu. Jedna lokomotywa sterowana mechanicznie wraz z wagonem, akcesoriami i maszynistą. Niniejszy dokument podstępowany przez umocowanie... Władze? Umocowane władze. Umocowane władze, okej, okay, to jest dziwne. Uprawnia jego posiadacza do wstępu do wymienionej powyżej własności. Czemu ta ciufcia ma jakiś wietraczek z przodu?
Zdziało jonowe, okej. Oto on, proszę go nie zgubić. Ta kasa nie ma uprawnień do wydawania duplikatów. Ta zasada obowiązuje również dołączone dokumenty. Co to jest? Zgoda na uruchomienie pociągu. Kontroler biletów może poprosić o nią w każdej chwili. Ale no, ty jesteś... Uwaga, czas właśnie minął. Kasa zostaje zamknięta. What the fuck? Oskar, jesteś okropny. Oskar ma chyba... kija w dupie. Być może, ale chciałem powiedzieć, że może ma rozdwojenie jaźni, czy coś nie Oskar zdaje. Jest, wiesz, no... Zbugowany. Idę podbić ten dokument, bo stary... Jestem... No musi do czegoś służyć tamto urządzenie, nie? Myślisz? No... Trust me. Trust me, I'm an engineer. Engineer, no. Mam koszulkę taką. Tak? No. No, trzeba sobie kupić koszulkę ze stusem do Dark Souls. Tylko, że już nie widziałem jej w sprzedaży. No, ty masz taką jakąś taką, bleh. Słaba koszulka. What do you mean? Praise the sun! Ja mam koszulkę z tym wilkiem, jak on się nazywał? Sif. Z Sifem. Mam jeszcze drugą koszulkę. O panie. Z Dark Soulsów, znaczy. Sipi ma dwie koszulki, panie i panowie, i będzie się tym chwalić. Nie wiem, gdzie ona jest teraz. No nie przejmuj się, myślę, że przeżyjemy. Chciałem się pochwalić, no ja kurwa. Wiem, no już nie, jak ty to mówisz, nie sraj żurem. Druga też jest solerem, niestety. Zara. Oh. Approved! Approved. Zatwierdzono. No i jesteśmy, kurde, złoci. Jesteśmy złotem w najczystszej postaci. Jedziemy, ludziska, wreszcie. Na Sybir. Ile nam to zajęło? W sumie gdzie my jedziemy tak naprawdę? Na Syberię, mam nadzieję. No, nazwa gry, nie? Syberia. Morza? Okay. Do Arstoczki. Glory to Arstocka. Kurde, świetna giera. Szkoda, że nie go no, się fajna. Nie... fajna. Ale sequel... no... znaczy nie zobaczę. A on robi jakąś chyba... on zrobił, kolejną grę. Zrobił grę, że jesteś... cenzorem? Cenzurujesz treści gazet? Okej. Okay. Ale w ogóle bez echa minęła. A ja nawet... jak ta gra się nazywa? Nie słyszałem. Nie, musiałbyś wygooglować ją. No, że idę. Oczywiście. Okej. Bam! Bam, bam, bam. Pe-pe-re-pe. Okej, okay. Ciuf, ciuf, jedziemy. Syberia czy nie Syberia, jak myślisz? Fajnie by było, ale pewnie coś się po drodze stanie. Będziemy musieli, nie wiem, naprawić ciopąg. O! Halo, mamy? Kate, to ja! Dan, chciałam do ciebie zadzwonić. Tak, tak. Złościsz się na mnie? Tak, tak. Właśnie dzwoniłem do Marsona i Lormonta. Powiedzieli mi, że nie wrócisz w tym tygodniu. Lol. Tak. Więc kiedy zamierzasz wrócić? Nie wiem. Nic na to nie poradzę. Sytuacja jest trochę dziwna. Może na początku przyszłego tygodnia. Tak, nieważne. Dan, proszę. Nie rozłączaj się, proszę. Sprawa nabrała większego rozmachu niż przypuszczałam, a wiesz, jak kocham tę pracę. Wydaje mi się, że nie interesuje cię wcale, że Goldbergowie zamierzają... Tak, to znaczy nie. Chodzi o to... Dan, naprawdę nie mam teraz czasu. Wiesz, że o tobie myślę. Kocham cię, najdroższy. Zadzwonię do ciebie, gdy się czegoś dowiem. Obiecuję, muszę kończyć, bo nie zdążę na pociąg. Pociąg? Jesteś w pociągu. A dokąd teraz się wybierasz? Kate, to jakieś szaleństwo! Tak naprawdę to nie wiem. Kocham cię, skarbie. Wiesz o tym. Kate! Tak. Co to za żłób jest? Weź go, zostaw, babu. Matko bosko. O, dzień dobry.
Haro? Daj mu bilet. Czekaj, zezwolenie na uruchomienie pociągu mu dam. Yes. Trzymaj. Oto twoja głupia zgoda na uruchomienie pociągu. Dziękuję, Kate Walker. Teraz jest w porządku. Ucha. I bilet? Bilet. Dobra, błagam, niech nic... Nie, tylko nie coś jeszcze, please. Wszystko załatwione. Pociąg jest gotowy do odjazdu. Strasznie mi wstyd. Moja ignorancja zaiste jest niewybaczalna. Mam nadzieję, że nie wątpisz w moje umiejętności, Kate Walker. Proszę, wróć na miejsce, bo za chwilę odjeżdżamy. Nareszcie. Okej. A ta korbka na zewnątrz, co byliśmy wcześniej, to pewnie było właśnie, żeby nakręcić silnik. No. We did it! Ciuf, ciuf! Ty, jaki kurde, jaka... Panie. Jestem na stacji autobusowej. Jest głośne to jak cholera. To strasznie jest głośne. Ty oglądałeś taki film o ostatnim pociągu na świecie, co jeździ przez śnieg? Snowpiercer? No, działem. Fajny. Nikt tego nie słyszy, stary, tej naszej rozmów teraz. Na Netflixie jest chyba. A nie wiem, ja go oglądałem jakiś czas temu. Podobał ci się? No, fajny był. No. Całkiem zacny. Okej. To nie wygląda na Syberię. Widzę palmy. No, to chyba nie Syberia. Hej, zrobimy przerwę? Okej. Realizka przerwa, za chwilę wrócimy do klikowiska oczywiście ze Sleeping. Mam nadzieję, że wam się podoba do tej pory. Jakieś 3 minuty i jesteśmy z powrotem. Zaraz wracamy.